Aby skutecznie łowić balony z łódki, z jakiegoś pływadełka, potrzebujemy nieco innego sprzętu. On musi być troszeczkę mocniejszy, ale też użyte przez nas blachy są nieco inne. Zapraszam na film. Poprzednio zdradziłem wam troszeczkę moich patentów, jeżeli chodzi o łowienie belon nie wchodząc do wody wprost z brzegu, tam macie filmik. Teraz opowiem wam o tym, jak łowić belonę w trollingu. Jeżeli chcemy łowić belonę wprost z łódki, potrzebujemy naprawdę mocnego kołowrotka. Zapytacie, czemu zaczynam od kołowrotka? Zaczynam od kołowrotka dlatego, ponieważ kołowrotek musi być na tyle mocny, żeby bardzo szybko prowadzić tą belonę wprost do naszej łódki. Niektórzy nawet ryzykują takie stwierdzenie, że ciągniemy tą belonę jak szmatę po lustrze wody, ale jest to naprawdę bardzo skuteczny sposób, ponieważ jeżeli belona nam wejdzie poniżej lustro wody, to zaczyna się mega walka, a pamiętajmy, że nie zawsze szyper łódkę zatrzymuje. Ja od jakiegoś czasu używam Penna Spinfishera, naprawdę fajny kołowrotek, aczkolwiek miałem na początku z nim problemy, poleciał do producenta, przyleciał nowy, no i oczywiście ten nowy działał prawidłowo. Zapytacie się, jakie wędzisko zabrać na tą łódkę? Ja swego czasu bardzo dużo używałem takiego wędziska kormorana, które również używałem do połowu dorsza, skutra. Bardzo dobre wędzisko, aczkolwiek no nie wybacza błędów. Nie jest na tyle miękkie. No i jeżeli ta belona tam troszeczkę skacze, troszeczkę nam fisiuje, no to to wędzisko na pewno nam w tym nie pomoże. Od 2 lat używam takiego oto dama, zobaczcie, zresztą jest cały od łuski belonowej, widać, że to wędzisko troszeczkę już tych belon wyciągnęło w tym roku. Ja zresztą nie oszczędzam ani wędzisk, ani kołowrotków, nie jestem no tego typu wędkarzem, który po prostu jakoś mocno skupia się na tym sprzęcie. Sprzęt ma być łowny, ma dawać nam maksimum satysfakcji, a wędziska i kołowrotki konserwuję raz w roku w zimie. Kolejnym ważnym elementem jest to, co nawiniemy na nasz kołowrotek. I tutaj, jeżeli jesteśmy bardzo początkującym wędkarzem belon, zalecam jednak mimo wszystko użycie żyłki 0,28, wystarczy w zupełności. Żyłka na tyle nam amortyzuje te wszystkie skoki i zawirowania, które robi nam ta belona pod wodą, że śmiało doholujemy ją do burty, jeżeli no, preferujemy nieco bardziej takie specyficzne łowienie, gdzie chcemy czuć tą przynętę, chcemy wiedzieć wszystko o niej, musimy zastosować plecionkę. W tym miejscu należałoby powiedzieć parę słów o tym, gdzie łowimy te belony, a belony z łódki łowimy najczęściej na Zatoce Puckiej. Ponieważ jest tu dosyć bujna roślinność, musimy panować nad tym, co wisi na tej naszej przynęcie. O przynętach używanych w trollingu powiem wam za chwilę, aczkolwiek te wszystkie blachy charakteryzują się bardzo dużym wygięciem i bardzo mocną pracą. Dlaczego używamy tego typu przynęt przy trollingu balonowym? Po to, aby czuć, czy na końcu naszej blachy nie mamy zielska. Jeżeli na końcu naszej blachy uwiesi się jakieś zielsko, mamy w zasadzie gwarancję, że balona się na tej blaszce już nie uwiesi. Dlatego tak ważne jest czuć tą naszą przynętę, potrafić wyczuć ten moment, kiedy uwiesiło się tam jakieś zielsko, no i niestety wtedy trzeba wyciągnąć tą przynętę, oczyścić i wrzucić jeszcze raz.
Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że łowię na mikadowską plecionkę Okta. Jest to bardzo fajna plecionka i też po prostu tania. Jeżeli chodzi o kolory, to ja wybieram kolory żarówiaste, lubię wiedzieć, gdzie ta przynęta jest, jak ona pracuje, pod jakim kątem wchodzi do wody. Także no wiecie, no tutaj można sobie zaszaleć, bierzcie 0,14 i nawet nie musicie wiązać jakiegoś dodatkowego przyponu z fluorokarbonu, bo jeżeli belona jest w łowisku, to uwierzcie mi, weźmie Wam. Jeżeli wybieramy się na belony małą łódką, zabierzmy ze sobą jakieś wiaderko. Super, jeżeli to wiaderko ma przykrywkę. Wycinamy w tej przykrywce małe, okrągłe kółeczko, dzięki czemu możemy te belony ładować do tego kółka. One nam nie wypadają, nie pałętają się gdzieś po pokładzie. Jest to wszystko estetyczne i fajne. Na koniec parę słów o przynętach, dlatego zajrzę do mojego magicznego kuferka, ale od razu powiem Wam, nie jest to reklama jakiejś konkretnej firmy, mówię o tym, co ja stosuję, także jeżeli no, materiał Wam się podoba, poproszę o łapkę w górę, poproszę o miły komentarz, a jeżeli ktoś chce naprawdę dołożyć swoje 3 grosze, realne 3 grosze do tego, co robię, tam u góry ma link, może być patronem tego kanału. To jest pudełko, które mam zawsze przy sobie, nawet jak jadę gdzieś do pracy, mam wędeczkę i właśnie to pudełko. Przynęta, która wiodła prym na puckiej belonadzie, takiej belonadzie PZW, jest to tego typu przynęta jacksonowska. Oczywiście musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy, o wymianie kotwiczek, o czym powiem za chwilę. Kolejną moją ulubioną przynętą jest również przynęta jacksonowska, z tym, że jeżeli chcemy łowić na tą przynętę, to oprócz wywalenia tej kotwiczki musimy wywalić również to czerwone ustrojstwo. Bardzo lubię też przynętę Fighter, mikadowską przynętę. Tutaj już jeżeli chodzi o tą kotwiczkę, to nie ma takich problemów, więc można byłoby się zastanowić, czy ją wymieniać, czy nie, aczkolwiek to czerwone ustrojstwo wywalamy. Moim tegorocznym odkryciem są przynęty belona mikadowskie z zamontowaną już dozbrojką. Nie zawsze na zawodach możemy tego używać, na przykład na puckiej belonadzie, czy tej ogólnopolskiej belonadzie, która jest organizowana przez koło PZW z Pucka. Nie możemy tego typu przynęt używać, ale jeżeli wybieramy się prywatnie na belony, to jak najbardziej możemy coś takiego użyć. Weźcie pod uwagę to, że tutaj nie wisi kotwiczka, ta kotwiczka wisi tu. Więc nie mamy dwóch kotwiczek, ta kotwiczka jest po prostu na takiej, no, malutkiej przedłużce, no i robi furorę. Naprawdę kotwiczka niewielka, a robi robotę. Możemy oczywiście zastosować tego typu predatory. Są to no, takie jakby dozbrojki, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że jeżeli używamy tej dozbrojki, ściągajmy tą no, główną kotwicę, żeby na naszej przynęcie nie było dwóch kotwic. Ostatnia bardzo ważna kwestia to wymiana kotwiczek. Możecie użyć oczywiście tego typu kotwiczek BBK'a. Są to bardzo mocne kotwiczki, ale one są też ciężkie. Dlatego ja osobiście polecam tego typu kotwiczki, również BBK'a. Naprawdę bardzo fajne, ale one są o połowę lżejsze, przy tej samej wielkości. Także tego typu kotwiczki nie zaburzą nam pracy przynęty, co jest bardzo istotne, o czym mówiłem wcześniej. Montujemy tego typu kotwiczkę na naszej przynęcie, dzięki czemu dalej ona ma tą naszą specyficzną pracę, dalej ją czujemy na kiju, a mamy bardzo, bardzo ostrą i mocną kotwiczkę. Na koniec tradycyjnie zdradzę Wam jeden ważny patent. Użyjcie krętlika pomiędzy blachą a kotwiczką, czyli mamy blachę, kółeczko, krętlik, kółeczko, kotwica. Naprawdę tego typu mocowanie kotwicy robi robotę. Dzięki temu belona może troszeczkę pofiglować, no i nam się po prostu rzadziej spina.